Wychodzimy z pierwszej zasady termodynamiki. Zmiana energii wewnętrznej wody delta U dokonuje się kosztem części wykonanej przez prąd elektryczny pracy W. Innymi słowy, to 0,8 energii elektrycznej prądu jest zamienianych na energię wewnętrzną wody. Stąd w równaniu tym sprawność czajnika, czyli eta. Podstawiamy wzory. Zmiana energii wewnętrznej jest równa iloczynowi masy wody m, ciepła właściwego c i różnicy temperatur t minus t0. Ponieważ znamy objętość i gęstość wody, masę m możemy przedstawić iloczynem ρV, gęstość razy objętość, a pracę możemy przedstawić iloczynem mocy i czasu. Popatrz na podświetlone na czerwono fragmenty tej równości, tylko te jest niewiadomą. Wyznaczamy czas znajdując 35 minut.